Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj gram z Luskami. Właśnie napisałem na czacie, żeby wzięli sobie najlepszy samochód terenowy, jaki mają. Ogólnie napisałem w wiadomości na mojej grupie, na mojej ekipie, żeby dołączyli do mnie tutaj do sesji, bo będę właśnie nagrywał odcinek i chcę, aby byli. No i kurczę, jest 14 osób nagle. Super, naprawdę. To jest sesja publiczna. O Jezu, ktoś tu driftem wbił. tak, więc jedziemy w góry zaraz i będziemy pokonywać bardzo trudne tereny. Popowiadam wam o ciekawych rzeczach związanych właśnie z GTA, ogólnie z graniem i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz tak sobie grając jestem już takim graczem doświadczonym w GTA i wiecie, no już niektóre rzeczy mnie tak może nie jarają, nie jak nowego gracza, który sobie tutaj dopiero wbił i dopiero co ogarnia wszystko. Wszystkiego ma zresztą tak bardzo dużo, no nie? W ogóle te wszystkie osoby, które za mną jadą, wiedzą, że ja nagrywam teraz, bo dałem właśnie tą informację na ludzkiej ekipie. No i tak nie ogarniają sobie tego wszystkiego, prawda? No i w sumie patrzą, o, jedzie jakiś fajny samochód, biorę ten samochód, chcę nim pojeździć. Tutaj jedzie jakiś inny, o kurde, chcę ten inny samochód. I tak, wiecie, strasznie się tym wszystkim jarają i mi tego tak troszeczkę brakuje. Czasami właśnie jak tak sobie gram, już na przykład późną nocą, można tak powiedzieć, no wieczorem, to widzę takich graczy właśnie nowych, mało doświadczonych, którzy jeżdżą sobie po całej mapie w GTA i jedyne co robią, to przesiadają się z samochodu do samochodu i po prostu jeżdżą. Nikogo nie zabijają, nie robią jakiejś misji czy coś, tylko po prostu sobie jeżdżą. I to jest takie super, mi to tak się podoba. Powiecie, ej, co ty, zgrzybiałeś czy jak? Nie no, ale powiem wam, że podoba mi się to, że oni bawią się samą zabawą w tej grze, tym co ona oferuje, samą jazdą tym samochodem, czy lataniem śmigłowcem. O, tu jakiś nowy pojazd, wow, biorę go, no nie, na tej zasadzie. Wczoraj na przykład miałem taką sytuację, że robiłem chyba jakieś paczki i patrzę, przejechało mi właśnie koło nosa, nie wiem, ze 3 samochody właśnie takie terenowe z tych nowych, taki jak ja mam, tylko że ten drugi wapik, no nie. Poczekamy tutaj na wszystkich. To po prostu sobie tak jeździli tymi wapidami po całej mapie, po wszystkich górach, najtrudniejszych terenach, wszędzie dosłownie. I się świetnie bawili, jechali tu gdzieś tam ich, ja do nich właśnie dołączyłem i jechałem za nimi, nie zabijali mnie, nic się nie działo złego. Jakoś tam nikt nie chciał ze sobą specjalnie rywalizować, tylko właśnie sama taka fajna jazda, no nie? To jest super. Właśnie dzisiaj postanowiłem zebrać ekipę do kupy i żebyśmy sobie tak razem pojeździli po tych wszystkich górach. Oni mnie teraz nie słyszą niestety, więc nie wiedzą co mówię, ale pewnie będą słyszeć jak wrzucę ten odcinek i będą mogli sobie go obejrzeć. No, więc takie rzeczy są fajne. Dzisiaj właśnie chciałem sobie pograć z moją ekipą, bo myślę sobie, hej, mam już w sumie dużo osób w tej ekipie. Tą ekipę otwieram, każdy może do niej dołączyć, ale tylko podczas, gdy mam live'a w sobotę o 20. Bo pytacie się też często, właśnie mi osoby się pytają, że hej, jak to jest, Lucek, że masz nowe osoby w ekipie? A oczywiście tak się nie pytają, tylko mówię, Lucek, dołączyć chcę, dołączyć, zaproś, zaproś. Nie, nie ma, także ktoś tam się zastanawia, że tutaj. Ale ogólnie nowe osoby są w ekipie, jest coraz więcej tych osób. Niektóre są stale wypalane, jeśli się tam zachowują jakoś źle. No i jeśli, no i właśnie jeśli otworzę sobie tego tą ekipę podczas streama, no to wszyscy sobie tam dobijają, kto tam chce i może sobie ze mną grać. Jeśli ktoś jest z mojej ekipy, to nie widzi, kiedy ja jestem online, ale właśnie widzi takie komunikaty, jak dałem dzisiaj. Jestem zaskoczony, bo to jest pierwsza taka akcja, pierwszy raz, kiedy w ogóle wstawiam komunikat poprzez właśnie ekipę. Pierwszy raz jest taka akcja, że się spotykamy, no nie? Popatrzcie, tam ktoś jeszcze zjeżdża z górki, tutaj wszyscy zajeżdżają. Ojej, tu trzeba uważać troszeczkę. Ups, 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 ups. No, wszyscy sobie tutaj wjechali. W sumie jestem bardzo zadowolony, że się tak zmobilizowali. Wiecie, może nie grają tak jak ja, się tutaj rozwalają. Ale powiedziałem, żeby ktoś wziął, żeby wzięli sobie samochody terenowe, jak ktoś tutaj wziął Bentley. No, koleś jeszcze nie wie, gdzie my będziemy jeździć, no ale się teraz przekona.
Teraz tak, tam mamy następną górę. Ten samochód to jest taki wszystko terenowy, dosłownie wszędzie podjedzie. I naprawdę te górki, które teraz sobie jechaliśmy, to jest jeszcze pryszcz. Dopiero się zacznie później pierwsza atrakcja. Patrzcie, już taki podstawowy samochód jak Sultan, czy ktoś tam miał właśnie Banshee, no już nie podjedzie pod takie barierki, a ten samochód dosłownie sobie wszędzie poradzi ze wszystkim, no nie? W sumie ciekawy jestem, jakby poradził sobie monster w tych wszystkich tutaj miejscach. Patrzcie, jak tam zjeżdżają z góry, śmigłowiec. Ktoś tam się rozbija? A nie, oni wszyscy na dole są, okej. Okay. No tak, bo zjechać było łatwo, ale podjechać, patrzcie, yeah! Wow! Nieźle. Dobra, no teraz atakujemy tamtą górę. No, też jest stroma, one... To jest tak, jak się podjeżdża pod tą górę, to ona nie wydaje się stroma, ale wiecie co? Ja raz podjeżdżałem pod jakąś tam górkę, chyba tą najwyższą, największą. I podjeżdżałem sobie. No i w pewnym momencie myślę, no kurde, już dalej nie podjadę. Wysiadam, a moja suka zaczęła dosłownie spadać, nie? Moja postać. I okazało się, że ja byłem praktycznie na pionowej ścianie tym samochodem. Wiele samochodów da radę sobie właśnie tak podjeżdżać. Ale ten samochód wczoraj mnie w ogóle zaskoczył. W takich miejscach w ogóle się znajdowałem. I pod takie miejsca potrafiłem podjechać, że to jest szok. O, patrzcie ile już... Wow, co to już pełna sesja? Ale ktoś jeszcze z innych ekip dobił. Ale to nie jest ważne, że my jesteśmy w tej swojej i nas jest najwięcej na tej sesji. Pewnie się tam zastanawiają, what the fuck? Ej, patrzcie jak szybko wjechaliśmy na tą górę, prawda? Że jesteśmy na szczycie. To jest góra Winewood. Patrzcie ile na mapce jest ludzku. Wow. Dobra, czekamy tu na wszystkich. Teraz myślę, że... Dobra, teraz zrobimy tak. Tam jest... tyle, taka górka i zrobimy na nią wyścigi. O, teraz będą prawdziwe wyścigi. Zobaczymy jak sobie z tym poradzę. Tu leci jakiś samolot w ogóle, ale to nie z naszej ekipy. Co tam się dzieje? Dobra, grzejemy. Teraz mamy wyścig na tamtą górę. Zobaczymy jak ludzki sobie poradzą, bo wcześniej oni jechali za mną, no i mi tak właśnie teraz też jadą za mną, cholera. Ale to jest fajne. O, ktoś tutaj wziął tak, jakoś się nazywał? Rebel... jakoś tam nazywał, ale on ma fajne opcje tuningowe. Dobra, grzejemy, czy ja dobrze jadę? Nie, ja tu muszę skręcić, okej. Okay. Wow, jadą tam gdzieś śmigłowiec w ogóle z wiadomości. Patrzcie, tutaj ktoś mnie przeskoczył, nice. Dobra. Jedziemy, jedziemy, tutaj będzie hopka, uwaga. Wow, tak słabo wyszło. No ale ten samochód właśnie może się wybijać z takich różnych hopek i bardzo fajnie to wygląda. Widzieliście, że wielokrotnie ktoś tam przeleciał nad moją głową. I to było super. Okej, później możemy jeszcze zrobić takie skoki synchroniczne, ale to już może w następnym odcinku. Ja tu musiałbym poinstruować. No czemu on czeka? To jest wyścig. What the fuck? Bym musiał tutaj poinstruować ludzków, albo was w sumie, żebyśmy zrobili taki... Ale to może, to chyba bardziej by wyszło na live'ie, no nie? No bo wtedy wszyscy by mnie słyszeli. Okej, okay, spróbuję tu skrócić drogę trochę. Tu mamy rzeczkę, ale wiecie co? Rzeczki są niestraszne dla tego samochodu. Akurat w tym miejscu ona była bardzo płytka. Nie ma stresu. Ej, oni ciągle jadą za mną, no. Nie wiem, nie wiedzą jak tu wjechać. A nie, ktoś tam jednak nie jedzie za mną. Ktoś pojechał... w dobrym kierunku. O, ja sobie jadę tu. To nie jest chyba dobry pomysł, żeby akurat tą drogą wjeżdżać. Zwłaszcza, tu są pionowe skały dosłownie. Ten nie wie, na którą górę. No mówiłem, koło bazy wojskowej. Okej, okay, tu nie wjadę. Tutaj chyba będzie za stroma. Może spróbuję. No wszyscy i tak jadą za mną. What the fuck? Patrzcie, no. I tak jest zawsze. I zawsze mam milion pytań, na które odpowiadam milion razy o to, żeby dodać do ekipy, albo o to, żeby zrobić jakąś tam serię z danej gry i zawsze są te same pytania, zawsze są te same odpowiedzi. Znaczy ja mam takie wrażenie, bo wiem, że z każdym razem chyba inna osoba zadaje te pytania, bo nie ma też pamięci do tych wszystkich ników. Ale no... I tak wszyscy mu pisałem, że to jest wyścig, żeby jechać jak najszybciej pod tą górę. Kto pierwszy, ten lepszy, no. A i wszyscy jadą samo. Nie, no wiadomo, że chcą być może na odcinku czy coś. A zresztą, jak się właśnie razem jeździ, to jest większa zabawa. Także spoko. Tak się tylko śmieje, no nie? Dobra, myk. Patrzcie na to. O kurde, tu mamy już konkretniejszą skałkę. Ktoś tam ładnie atakuje, patrzcie na to. Myk. Tu można jakoś wjechać.
Wow! Okej. Spoko, tam jakiś samolot w ogóle lata. Kto to tam lata? Jakieś Lary. Obserwuję tych wszystkich ludzi. Pewnie się skumał, że tu jakiś zlot jest. Patrzcie, ile na mapce jest ludzków. Ja nie mogę. Jeszcze nigdy nie było tak żółto przy tych nikach, co? O, na dwóch kołach, nice. Dobra. No tutaj takie trudne dosyć tereny, ale to jeszcze nie są najtrudniejsze. Jeszcze będziemy atakować górę Chilat i tam będzie dopiero w jednym miejscu dość hardkorowo. Okej. Jadą tam? Jadą. Patrzcie, rozbijają się. No i właśnie. Tutaj przydają się samochody terenowe. A niestety takie samochody... O cholera, ja pierdziu. Patrzcie na to. Prawie bym tam spadł. Tam jest bardzo łatwo spaść i już się z tego nie podnieść. Tutaj musimy jechać tym szczytem. A jestem ciekawy, czy dałbym radę podjechać wapidem po tej pionowej ścianie. Ona wygląda na taką, po której dałoby się niby tym samochodem wjechać. Okej, chyba tutaj mamy szczyt. Mamy dwie osoby, Asuka i Astyczny. Jest tutaj spadochron, więc prawdopodobnie jest to najwyższy punkt. Dobra, czekamy na wszystkich. Tak, ktoś tu podjechał sułtanem. Oj, sorry. Ktoś tu nawet podjechał sułtanem, ale jadą już następne osoby. Jest Christ. Przyjechał nawet Elegy. Dał radę tu podjechać. Chociaż było mu pewnie ciężko ze względu na ten mały prześwit. Samochód jest niski. Płaszcz ile ludzków. Wow. Wszyscy się ustawili tu do zjazdu. Okej, tutaj jeszcze. Wow, przyjechał. Gdzieś jak driftował tym Banshee. O tu. Wow. Wow, kurde. Tutaj trochę jest w prędkości. Dobra, ja się już tu zatrzymuję. Zobaczymy, czy dam radę podjechać tym wapidem w tamtą stronę. Wow. Dobra. O cholera, ktoś tam poleciał. Tutaj lecą. Ciężko się zatrzymać nieraz tym samochodem, jak się jedzie tam z góry. Okej, czekamy na wszystkich. Czekamy na wszystkich, aż tu podjadą. Nie wiem, czy to podjadą. Szukają mnie pewnie na mapce. Dobra. Ja chyba jadę. Okej. Myk. I czołówka. Dobra, wjeżdżamy z powrotem. No i zobaczymy właśnie, czy Wapit poradzi sobie z tym podjazdem. No to jest tak w GTA, że właściwie każdy samochód może sobie poradzić z tymi takimi hardkorowymi podjazdami. No ale oczywiście samochody terenowe radzą sobie z tym lepiej. Tutaj, gdzie ten podjazd był? Nie wiem, czy z tej strony, czy tam gdzieś? No to tutaj już jest. Wiecie co, to wygląda dużo straszniej, jeśli się patrzy na to z boku. Ale jak się jedzie od dołu, to w ogóle... Tu jest już szczyt. To w ogóle nie wygląda, jakby to było strome. Dobra, czekamy na wszystkich. Tutaj przyjechał jakiś, kurczę, obserwator. By się tym śmigłowcem tylko w nas nie wpierdzielił. Co to było? O nie, mój samochód! Mój samochód się rozwalił. Podpalił nam samochody. Okej, wiecie co? Cały czas ktoś nas tutaj zabija. Jeden koleś przyczepił sobie jakieś bomby do śmigłowca, podleciał nad nas i dosłownie wszystkich wysadził. Już drugi raz. A jeden tutaj koleś cały czas... O, właśnie ten. Niszczy mi samochód. O, i mnie też. Mam nadzieję, że nie zniszczył mi samochodu. A nie, mój samochód stoi. Tylko chyba będę znowu gdzieś na górce, albo nie wiem. No kurde, patrzcie jak daleko. Ja pierdziu, no. No i co tu robi policja? A, dobra, nic mi nie zrobią. Chyba jadą do tamtych. A, ten mnie tutaj... Spoko. Ciekawe, gdzie teraz się pojawię. Czemu mnie? O, teraz jestem koło samochodu, fajnie. Dobra, to w sumie dobrze, że mnie zabił. Dobra. Idziemy na górę Chilat. Ciekawe, czy przyjadą do mnie, ale podejrzewam, że ludzki już weszły w wir walki i teraz, no, raczej się tego już nie odkręci. Tamci goście, w momencie kiedy, nie wiem, ja tylko powiem hasło i będzie tylko hasło i dosłownie zacznie się zabijanie. No i jeszcze policja teraz mnie stuknie pewnie.
O. Ten mnie. No właśnie też nie lubię, jak na przykład jest dużo osób, jest dużo ludzków w jednej sesji, bo wszyscy zaczynają za mną jeździć i jeden mnie tam potrąci, drugi mnie stuknie, trochę mi życia ucieknie, no i nagle okazuje się, że nie mam życia, tak? Gdzieś tam siedzi. Ten śmigłowcem tam lata. Poleciał tam. No szkurde, zasłonili mi, ja pierdziu. Już bym go zestrzelił. No chociaż nie, bo on daleko był. By było ciężko, ale raz mi się tak udało fajnie załatwić sprawę. No jak mam teraz do nich podejść, jak mnie potnie? Fuck logic. Dobra, jest moja bryka. W końcu mogę jechać chyba. No to go. To jest tutaj. To jest chyba ta góra, tylko od tej strony ciężko będzie podjechać. No, chyba tak będzie ciężko. Ej, tu jest jakiś wóz, całkiem podobny do mojego. Dobra, musimy włączyć długie światła. Tu gówno widać, jest noc. Tu mamy jakieś ziomka, a to on chyba sobie wezwał samochód. Myk. Specjalnie musiał tutaj lecieć śmigłowcem, żeby móc go wezwać. Okej, zaraz ludzki się skapną, że będę jechał pod tą górę i wszyscy tu podjadą. No ile wszystkich tych koleś, ten koleś się będzie wysadzał śmigłowcem cywilnym z podczepionymi bombkami. Boże, ale skąd tacy ludzie się biorą? Nie no, wiadomo, w GTA się gra właśnie na takiej zasadzie, że się zabija, no to jest też strzelanka, prawda? No ale z drugiej strony, no dzisiaj tak naprawdę nieinwazyjnie, czy ja dobrze jadę? Nieinwazyjnie, nikogo nie atakujemy, chcemy się po prostu pobawić, pojeździć po mapie. To nie, akurat dzisiaj ktoś się musiał zjawić i to w ogóle na tych pustkowiach, no nie, specjalnie ktoś się musiał pofatygować, żeby tu przyjechać. Brawo. No dobra, gdzie ja w ogóle jestem? Nie znam tej góry. O jest, dobra, na tamtą musimy grzać. Nie wiem, czy czekamy tu na wszystkich. No i tym samochodem nie trzeba się specjalnie przejmować drogami. Można nim jechać dosłownie wszędzie i zobaczcie, jak świetnie sobie radzi. Jak tak, ja robiłem jego tunik na odcinku, no ale go nie testowałem na takich ekstremalnych górach. Okazuje się, że on jest świetny właśnie do tego. Okej, spróbujemy podjechać od tej strony. Ta strona też jest bardzo trudna do podjazdu, no i w pewnym momencie naprawdę jedzie się tu prawie że pionowo do góry. Wow. Teraz jestem na jakichś kamieniach, ale to jeszcze nawet nie jest połowa drogi. Kurde, to nawet nie jest początek, dobrze. O, ktoś tu nade mną leci. Okej. Okay. Ludzki już tam podjeżdżają ładnie. Ups, trochę maska mi się... Ojejku. Trochę maska mi się tam rozwaliła, ale to nie szkodzi. Ten samochód naprawdę może się do samej ramy rurowej roztegować. I on dalej będzie jeździł tak samo. Jest zresztą bardzo wytrzymały na wszelakie takie uderzenia właśnie o ziemię. Nie ma się czym przejmować. A oni tam jadą na łatwiznę, patrzcie, jadą sobie normalnie drogą. Tam rowerem nawet można podjechać, a nie takim samochodem wspaniałym, prawda? A ja jadę na hardcora. Zrobiłem jedną taką traskę właśnie, gdzie się podjeżdża od tej strony. No i ta trasa jest na super samochody. Okej, tam na górze jest ta przystań, czy to jak to się nazywa? I wczoraj sobie próbowałem to atakować. No i od tej strony jest ciężko. Ale da radę tu podjechać. Jest ciężko, jest to chyba najtrudniejszy podjazd. Da radę. I jeszcze jest taka opcja właśnie. Chciałem to zrealizować, wczoraj sobie tak myślałem, a może byśmy tak zrobili taki zlocik tutaj jakiś i próbowali wjechać w jedno miejsce tam na górze już samej. Ale jest tam tak ciężko to zrobić, że mi się to jeszcze nie udało. Motocyklem nie byłoby problemu, ale samochodem. Dobra, myk. Podjedziemy tu jakoś. Widzę, że już część ludzków podjechała tą łatwiejszą drogą na samą górę. Dobra, no i tu jest właśnie taki wjazd i my tu jedziemy praktycznie pionowo do góry, prawie że. Trzeba tu jechać leciutko slalomem, żeby ten samochód nie zaczął buksować kołami, bo jeśli zacznie, to będziemy spadać do tyłu, ja już go nie wyhamuję, nie dam rady. Dobra, zdaje się, że już podjechałem sobie pod górę. Patrzcie, tak pionowo, prawie że. Dosyć szybko się tu podjeżdża w tym GTA, no nie?
No dobra. Teraz. Oj, oj, oj. Tutaj ktoś próbuje się wbić. Sportowym samochodem. No teraz musimy uważać. Co robi tu mój samochód do cholery? Ktoś go zepchnął. Masakra, i on teraz będzie spadał 6 godzin na dół. Napisałem, kto zepchnął mój samochód, a ten kogo? No kogo, no mój. Nie no, mój samochód gdzieś tam się zatrzymał niedaleko. Myślę, że jestem w stanie do niego dotrzeć jakoś. Tutaj jakimś cudem nie mogę wezwać żadnego auta. Bardzo dziwne. Nie mogę tu nic sprowadzić, powinienem. Ciekawe, gdzie mój samochód się zatrzymał. Ja tylko snajperką zerknę sobie. Dobra, w sumie mam dla nich challenge. To jest to, co ja próbowałem wczoraj zrobić i mi się nie udało. Dobra. Jest to chyba możliwe tylko samochodem terenowym. Ale... muszę zobaczyć też, gdzie jest moje auto. Jest to chyba możliwe tutaj samochodem terenowym. Tylko... no jest to bardzo trudne. Trzeba kombinować trochę. Okej, koleś, który tam na dole jest, może mnie w każdej chwili rozwalić, a ja się tak wystawiłem. No wyjazd, bo mnie rozwali! Gdzie on jest? Tam na dole gdzieś, cholera wie, gdzie on tam się skitrał. Mam spadochron? Chyba mam. Może mógłbym się dostać do swojego auta? Wow. Ktoś wjechał! Patrzcie na to! Le. Jo. Nice. Dobra, ktoś komuś udało się tu wjechać, to jest naprawdę ciężko. O kurde, znowu tu jakiś koleś podjechał. Nie, nie, tym razem nie będziemy ryzykować. Nie zapraszamy nikogo na tą zabawę. Nikt nas już nie zabije. Tu jest jakiś koleś jeszcze dziwny, ale nie wiem. Nie zabija nas, więc okej. Na razie spoko. Zobaczymy, co będzie później. Dobra, ja skaczę. Tam gdzieś na dole jest moje auto. Jest tam, jest w tym rowie. Może jakoś uda się je zabrać. Oczywiście lecą za mną. Spoko. Ktoś tam chyba miał problem ze spadochronem albo coś. Nie, to samochód chyba spadł. Dobra, gdzie tam moje auto? Tu gdzieś. No nie, to samochody tam pojechały. To mój samochód! To mój samochód. O, met! O, ale ktoś ma, kurczę, supercela, ja pierdziu. Dobra, już wiem, kogo ze znajomych wywalić. Sorry, nie ma sorry, jak ja mam teraz zdobyć swoje auto? Ktoś speca, sorry, chybił mnie ze snajpy, na pewno. Dobra. Tutaj gdzieś jest ten mój samochód? Nie, on jest tam po drugiej stronie, ja go teraz nie dostanę. Kurde, no. Okej, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Piszcie, co o tym myślicie, o takich naszych spotkaniach tutaj ludzkowych w GTA. Ktoś tam sobie jeszcze lata na tym spadochronie. Kiedyś musimy zrobić jeszcze taki jakiś lot spadochronowy, dłuższy, taki skok, base jump, ale taki konkretny na 1000 osób. Nie no, na 25 osób jakby się udało zrobić, to wiecie, co by to było wszędzie kolorowo, super. No, a na dzisiaj wam dziękuję. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.